Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, skończyliśmy już tutaj, że tak powiem, mordować naszego kolegę. Znaczy kolegę. Ja bym go kolegą nie nazwał, ale okej. W sensie skończyliśmy mordować naszego potworka z wody. Potworka z wody, jak to w ogóle brzmi? Komu to jest potworek z wody? Nie no, skończyliśmy mordować tego potwora, który był tutaj zaznaczony i w sumie została nam tylko i wyłącznie jedna osoba plus ten nasz kolega, który teraz z nami chodzi. No i w teorii będziemy mieć ten ending, ale przed zakończeniem gry myślę, że będę chciał jeszcze zobaczyć, co się stanie, gdy jednak nie zdążymy ubić wszystkich. Jakie będzie zakończenie? Jakie będą konsekwencje tych naszych wyborów? Czy ten ending będzie gorszy? Może jednak nie. Dobra. Myślę, że czas to sprawdzić. Ogólnie, tutaj chyba nie mam żadnego przejścia. Przynajmniej nie wydaje mi się. Tu koleżka nas opuści niestety. No właśnie, Dan. Idź w oko, roko, koko. Chodź, Danik. Ojdana, ojdana. Want tak long. Że tak. Chcemy zejść na dół. Czy ja mam tu jakiś w ogóle teleport? Chyba coś tam było. Donovan House. Tylko Donovan House był. Właśnie. Nie był chyba bardziej wysunięty. Wydaje mi się, że to jest trochę bez sensu, co chciałem zrobić, no ale jak wiele rzeczy, których ogólnie chciałem zrobić. Więc tak, to nic nie zmienia. To nic nie zmienia. Dobra, idziemy na północ i z północy dopiero przejdziemy sobie na zachód. Bo to było chyba tutaj. Tak, to było tutaj. I to były te stworki, które ostatnio wyrżnąłem nawet, nie? No tak. Marinka jest zatruta. No to też nie jest problematyczne dla mnie, no bo ja tych białych fiolek to sobie uzbierałem przez prawie całą grę dosyć dużo. Tylko tak, tędy nie przejdziemy chyba, nie? Tędy chyba nie przejdziemy, ej. Tak, nie przejdziemy tędy, oh shit. Ja zapomniałem, że ten dziad tutaj siedzi. Patrzcie, jaka gnida. Dobra, bo ty mnie też irytujesz i nie wiem, czy cię nie zabiję. Chyba jednak nie muszę. No to, kurde, kanały zostają znów. Znów tam zostają kanały. Myślałem, że uda mi się to jakoś szybko ogarnąć, ale no niestety nie. No bo tu po lewej stronie chyba też przejścia żadnego nie było, prawda? Prawda. Wszystko było pozawalane. Niedobrze. Jeszcze... teorii... Nie, kurwa. Ja chyba zaraz się z wami zobaczę. Ja jestem głupi, totalnie jestem głupi, bo przecież możemy przejść z Donovan House na lewą stronę, koło muzeum i tam jest jakby nie patrzeć przecież czyste przejście. Czemu ja sobie życie utrudniam? Wiecie, zmyliło mnie to, że w teorii jest to dłuższa droga, ale nie, to nie jest wcale dłuższa droga. I jakby nie patrzeć, no to co chciałem zrobić, miało ręce i nogi. Dziewczyny tutaj zostają oczywiście. To miało ręce i nogi, tylko problemem było to, że zapomniałem, iż ten przyjaciel z tymi maczetami tam sobie siedzi. To było chyba najbardziej problematyczne dla mnie. Dobra. O nie, tamten też tu siedzi. Najgorsze jest to, że ja w sumie tutaj też nie mam żadnego przejścia. Dobra, to było tu. Na pewno? No chyba tak. Kurczę, nie wiem, czy znów nie przepierdzieliłem. I zaś się okaże, że to jest nasze przejście, wiecie, to co odkryliśmy ostatnimi czasy. Kurde, jak tak, to nie mogłem znaleźć żadnego przejścia. Oczywiście, że tak. Oj, kochani, dobra. No i przecież wróciłem do punktu zerowego. Ale jestem lama. Totalna lama. Coś porąbałem. Dobra.
Myślę, że wrócę do was za chwilę. Okej, moi drodzy, chyba udało mi się już dostać do tego miejsca. I z tego co pamiętam, to właśnie ten nasz koleżka powinien być gdzieś tutaj w okolicy. Miałem jeszcze delikatne spotkanie z tym pszczelastym przyjacielem, że mogę to tak nazwać. Ale nie pokazywałem wam tego, bo naprawdę nie było co tam oglądać. Z tego powodu, że zrobiłem go na combo. Takie totalne combo. Dlatego, no, easy walka, więc po co? Nie było sensu. Ale za to już widzę, że chyba to jest tutaj. Tak, tutaj ten koleżka w ogóle sobie poszedł. Czyli tak, tutaj od północy go nie ma. To trzeba pamiętać, że od północy go nie ma. Być może bardziej na południe. Jezus Maria. Ale to bitem pierdolne, Eli. Wow. Nie, ale ten soundtrack jest fajny. Ten akurat bardzo mi się podoba. Klimatyczny i fajnie pokazuje właśnie to Prievil, to zniszczone Prievil. Zniszczone przez wojnę Prievil. I troszeczkę powiem wam, że nadal nie mam chyba wyrobionej opinii na temat tej gry. Być może dlatego, że dopiero przeszliśmy jeden ending. Ale być może dlatego, że ta gra jest zupełnie inna od jedynki. Mimo iż mechaniki nadal zostały takie same, to gra jest inna. Gra jest inna, tak naprawdę polega na czymś innym. I to może być decydujące, jeżeli chodzi o moją opinię na temat tej gry. Ale dobra, nie rozdrabniajmy się na temat opinii, jeżeli jeszcze nie skończyliśmy gry. To jest bez sensu, tak się opiniować w tej chwili. Dobra, tłogo też nie było. Tu to rozwaliliśmy ostatnio. Tu przejścia nie było. Gdzie ty, koleżko, jesteś? Cholero jedna, pokaż nam się. Ja myślę, że on w budynkach siedzi. To było słabe. Ja mgnę, jeszcze musiał po budynkach szukać. Nie róbcie sobie żartów. Ja już tylko czekam, aż na minę wpadnę, naprawdę. To będzie takie mega podsumowanie mojego gameplayu. Mojego lamiszczego gameplayu. No, koleżko, gdzie ty jesteś? Nawet nie pamiętam, jak ty się nawet nazywasz, a co dopiero... Co dopiero, żeby cię znaleźć w tym pierdolniku. Sprawdzę, czego tu nie ma. Być może, być może. Ale raczej nie. Raczej go tu też nie ma. No i moi drodzy, ogólnie jeżeli chodzi o Fear and Hunger, wydaje mi się, że skończy tak samo jak jedynka. Z tego powodu, że można tutaj szukać naprawdę multum rzeczy. Tylko bez waszej pomocy myślę, że będzie to mega irytujące i frustrujące dla mnie stricte. Dlatego najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o Fear and Hunger 2, oczywiście przejdziemy na streamy. Ja znów zacznę streamować. Troszeczkę ostatnimi czasy przestałem streamować z tego powodu, że ta aktywność była słaba pod Shingeki no Kyojin. I nawet, wiecie co, nawet nie chodzi o to, że się zawiodłem w jakiś sposób, bo wiedziałem, że ta frekwencja będzie niska przy tak niszowej grze. Ale jakoś tak, wiecie, trochę mi chyba na ambicje weszło. Dlatego stwierdziłem, że po prostu dopóki nie będę miał jakiejś gry, która mnie i was zaintryguje, no to też nie ma sensu streamować tak po prostu, żeby streamować, nie? Nie wiem, ja też chcę wam zapewnić jak najlepszy content, ale nie zamierzam... O właśnie, jest ten kolega. On ma łuk. Można jeszcze mu łeb obciąć. Dobra, Fecal Hound. No dobra, koleżko. Dobra, koleżko. Odejdźmy. Czy wy jesteście głodni, nie jesteście głodni? Myślę, że to jest czas, aby zakończyć Fear and Hunger. Ach, czy możesz poczuć świeży zapach leśnego powietrza? Spędziłem zbyt wiele czasu z dala od natury. Wydajesz się być dosyć wprawiony w posługiwaniu się tym łukiem. Co tutaj porabiasz?
Jak myślisz? Co myślisz na temat tego lasu? Dobra, wydajesz się być dosyć taki wyskilowany w tym łuku. W ogóle nie wiem, czy wiecie. Na pewno nie wiecie. Ja to też odkryłem przypadkowo. Szukając w sumie informacji na Wiki na temat naszego przyjaciela Augusta, ogólnie na 95% jest to potomek tego naszego nie Wikinga. Tego barbarzyńcy. O, to prędzej. Z Firenhanger jedynki. Tak, jako młodzieniec odbyłem sporo treningów. Nie wiedziałem wtedy, że wszystkie pęcherze na moich dłoniach będą tego warte. Ech, być znowu młodym. Ale niestety, obowiązki wzywają. Muszę się z tobą pożegnać. Czytasz w jego umyśle. Służyłem tym ludziom, ale mam zadanie do wykonania. Nie mogę się do nikogo przywiązać, nawet w najmniejszym stopniu. Ach, dobra. Co tutaj robisz? Głównie zwiedzam miasto. Podoba mi się jego kompaktowy rozmiar. Ułatwia przemieszczanie się między różnymi kluczowymi lokacjami. Nie znalazłem jeszcze tego, czego szukam, więc jeśli nie masz nic przeciwko, muszę się na razie pożegnać. Dobra, on cały czas ma jakieś zadanie do wykonania. Co myślisz na temat tego lasu? Jest tutaj cudownie, czyż nie? To jest to, co lubię w małych miastach. Często są one otoczone przez naturę, gdy tylko wyjdziesz poza bramy miasta. No i to samo jest tu. No dobra. Czas to zakończyć. Czas to, moi drodzy, zakończyć. I udać się oczywiście do wieży. Udać się oczywiście do wieży. Dobra. August. Ach, rozumiem. August bierze powoli strzałę, ładując ją na łuku. Tylko jedna strzała to wszystko, czego potrzebuje. Odlicz mnie, nie chcę brać w tym udziału. W sensie, że Dan tak mówi, nie? Daję ci 30 sekund na przedstawienie swoich racji. Dawaj. To wszystko zwykłe nieporozumienie, przepraszam. Jak w takim razie mamy sobie z tym poradzić? Po prostu oboje obniżmy bronię, w sensie otwórzmy bronię i idźmy w oddzielnych kierunkach. Najpierw otwórz swój łuk. Ty najpierw otwórz swój łuk, potem możemy porozmawiać. Będę robił, co będę chciał. Dobra, najpierw otwórz swój łuk. Nic takiego się nie wydarzy. No dobra. Łuk. Ja tu mam dużo, dużo monetek. Haha, jednak nie jedna strzała, co, dziadu? Dobra, nie masz już rączek. Jesteś prawie kadłubkiem. Blisko ci do niego przynajmniej. Ja jestem jednoręczna Marina. Rina, Rina, jednoręczna Marina. Tackle. Dan zmienił zdanie. To szkoda, że już kończymy z nim walkę. Dobra. Mamy cię. Zaobserwowałeś udręczoną duszę. Dobra. 6 srebrnych szylingów, beer trap i sudet jacket. Co to znaczy sudet jacket? Tweeded. Suede. 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 Kurwa, nie wiem. Zamszowa. Zamszowa kurtka. To wiele wyjaśnia. Medical diagnosis. Wygląda na mnie martwy, nie wiem, co mogę ci szybciej powiedzieć. Kop dziada. Za Moonless. Za Moonless.
Dobra, obcinamy mu główkę. No i co teraz? Teraz musimy jeszcze zabić naszego przyjaciela. I nie wpaść w pułapkę. To jest też priorytet dla mnie. Kurwa, zanim życie zaraz wpadnę. O, na przykład tu. Chociaż ją widziałem. To już jest progres. Słuchajcie, jest progres, bo widziałem pułapkę. Dobra, teraz tak. Udamy się do... Jeszcze minęła mnie, czeka. Udamy się w tej chwili do... Udamy się do baru. I w barze dobijemy kolejnego członka drużyny. To jest dobry pomysł, żeby ich wszystkich powierzyć w barze. Zabierzemy dziewczyny i pójdziemy oczywiście zrobić kończący ending. Chociaż może i najpierw zrobimy ten zły ending. Zobaczymy. W całym życiu pewnie nie zrobię tego, tylko zrobię od razu ten kończący i dopiero potem zobaczymy, co się stanie. No wiecie, to już nie ma w sumie różnicy, w jakiej kolejności to zrobimy. To już nie ma różnicy. Dobra, tylko tu było gdzieś przejście po prawej stronie, prawda? Tak, gdzieś tu. Bo ja muszę znaleźć to takie główne przejście. Znaczy, główne, boczne przejście. To nie jest główne przejście. Dobra. Mamy to. Miny nas nie dosięgły. To już jest na szczęście plac Sylwian bodajże, z tego co pamiętam. Próbki nadal tutaj są. Bakalejs. Świetnie. Wracamy do baru. To nie było tu chyba? Czy to było tu? A to było tu. To było fajne przejście. Bo to w teorii było tutaj na wprost i po prawej stronie za tym dużym symbolem krwi. O właśnie tym. Wiecie, no jakbym w sumie ogarniał bardziej tą mapę, to myślę, żebyśmy lepiej sobie podróżowali po całym tym kompleksie. No ale niestety. Ja jestem osobą, która zgubi się nawet we własnym mieście, w którym mieszka od 25 lat. Trochę mniej niż 25. Te 22 lata mieszkam. Tak? No, coś koło tego. Dobra. Mamy shop. Tutaj sobie oczywiście jeszcze zapiszmy grę. Zapisaliśmy sobie grę, czy jeszcze nie. Teraz sobie zapisujemy grę. Rozbieramy naszego koleżkę, póki on jeszcze jest z nami. Clear. Dobra. Jeździmy znaleźć, wiem. 58% akurat. Zaatakuj go. Wow, powstrzymaj się, ogierze. Dan delikatnie trzyma skalpel w swoich dłoniach. Pokrójmy w kostkę? Nie? Myślałem, że tak się mówi w takich sytuacjach. Chcesz walczyć? Spoko. Możemy po prostu porozmawiać? Nope. Już tutaj skończyliśmy temat. Dan wygląda na zirytowanym tobą. Udało ci się go rozgniewać swoją perswazją. Ciekawe. Dobra, on ma niestety, ale kurde, tą lewą rękę ze skalpelem. Skalpel może być niebezpieczny dla mnie, ale już nie jest niebezpieczny. Dziękujemy, Dan. Ale tu żyje double ataku. Pyk, i nie masz kolejnej ręki, jesteś katłupkiem. Dan, no wiesz ty co? Ja już bym cię mógł dawno pokonać, wiesz? A w sumie zrobię to w inny sposób. Nie uszkodzę ci głowy nawet. Torso. Niech będzie torso. Pyk. Kurde, się na hita mogę walnąć. Zaobserwowałeś pustą duszę. Dobra. Light Blue Veil, Scalpel i Seal Quest. Obetnijmy ci głowę. I to już chyba wszyscy. Tam chyba nawet jest łóżko jeszcze na dole. Oczywiście sobie zaraz prześpimy temat. Zobaczymy, ilu ich zostało. Ale najpierw... Zapis.
bo coś czuję, że to może nie być koniec. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Może być górna prycza. Jak to wygląda? Wszyscy. Witamy z powrotem w wieży. Jeden z was ciągle jest przy życiu. Jak mogę ci pomóc w twoich poszukiwaniach? Ale to chyba o to chodziło, nie? Nie? Dobra, Kalef, chodź. Przyszła koza do woza, raczej wóz do kozy. Bierzemy dziewczynki. Tych ślimaczka chyba ktoś zrobił, nie? Nie. Kto sens? Masz tutaj troszeczkę mało życia. Ja myślę, że cię mogę uleczyć. Kurde, ty nam tutaj fajnie odgrywałaś główne skrzypce, że tak powiem. Black Kalewa chyba też uleczymy. A co mi tam? Jedz. Jedz, jedz, jedz. Znaczy, lecz się, nie jedz. Dobra. Lecimy już, wiecie, tak z pełnym żarciem i tak już mam tego sporo. W szczególności, że już raczej nam to jedzenie nie będzie potrzebne. Oj, Marinka, ty się też ulecz, zjedz sobie. Dobra. Jak to teraz wygląda? Przejdźmy sobie po prostu właśnie od tej strony. Myślę, że Donovan House to będzie dobry punkt orientacyjny. Dobry punkt wyjścia. Tu chyba po prawej stronie, prawda? A no i owszem. Tylko tutaj koleżka sobie lata. Kurde, i znowu wróciliśmy do starej ekipy, nie? Wszyscy przeżyli. Marinka tylko nie ma ręki, ale i tak jest w porządku, moim zdaniem. No i co my tu widzimy? Dobra. Nie możesz ogarnąć tego uczucia. Dotknij tego kamienia. Czujesz energię przepływającą przez drzwi, przez twoje opuszki palców. Czujesz się szczęśliwe. Czujesz euforię. Mamy wejście. Wydrążona wieża wznosi się na zawrotną wysokość. Jedziemy gdzieś. Wow. Nie mogę zeskapować. Oh no. Chciałbym zapisać grę najpierw. Jed. Jedziemy. Robimy to. Moi drodzy, robimy to. Ending będzie nasz. To jest ta wieża. To jest szczyt wieży. O kurde. Termina się zakończyła. Księżycowa wieża. O, w końcu tutaj jesteś. Perkel, wita cię monotonnym głosem. Perkele. Gratuluję. Jesteś ostatnim stojącym, ostatnim żywym. Udało ci się osiągnąć sukces tam, gdzie inni zawiedli. To było niezwykle ciężkie zadanie, wręcz herkulesowe. Jesteś czempionem terminy. Festiwal to wszystko zakończy. Dobra. To teraz zapytam, gdzie jest moja nagroda? Nie zrobiłam tego ani dla ciebie, ani dla festiwalu. Dobra, gdzie jest moja nagroda? Tak. Jak obiecałem. Masz prawo do nagrody głównej. Jeżeli nie jesteś pewien, czy nie jesteś pewien, czy Perkele mówi o nagrodzie, czy o cenie,
Spojrzenie w stronę wielkości i szans na osiągnięcie przez panią wysokość. Co to wszystko znaczy? Nie obchodzi mnie to. Jestem tutaj, aby zabić Boga Księżyca. Księżycowego Boga. Po prostu chcę wyjść. Stąd i z tego miasta. Dobra, pierwszy ending zrobimy z zabiciem Księżycowego Boga. O? To jest to? Znaczy czyżby? Twoja żądza krwi nie wie, kiedy skończyć, prawda? Jeżeli tak, jest twoje prawdziwe życzenie, pewnie. Proszę bardzo. Nie będę stał ci na drodze. Księżycowy Bóg czeka tutaj. To znaczyło looming. Zbliżający się na niebie. Zamachnij się swoim mieczem. Kim jest ten księżycowy Bóg? Więc... ciągle mogę również ciebie zabić. Jak mogę dosięgnąć księżycowego Boga? Dobra, chcemy jego walnąć. Jeżeli takie jest twoje życzenie, zaatakuj go. Perkele. Perkele kłania się delikatnie i przygotowuje się do bitwy. Widziałeś, jaki kolor przybiera krew w świetle księżyca? Tak piękne połączenie bladej czerwieni i chorej zieleni oblane w zimnych odcieniach błękitu. Czas na słowa nadszedł i minął. Pokaż mi przemoc. Myślałem, że wygrałem festiwal. Dlaczego teraz chcesz mnie zabić? Miałeś szansę w każdej chwili. Po prostu chcę zrozumieć, dlaczego to robisz. I've been waiting for this. Czekałem na to od pierwszego dnia. Nieważne. Wiecie, no, my go zaatakowaliśmy. Nie będę nic mu próbował sperswadować, bo to nie ma sensu. My go chcieliśmy zabić. Od pierwszego dnia. Czyżby? W takim razie jest nas dwoje. On też chciał nas zabić. Dobra, obstawiam, że jego prawe skrzydło będzie ciężkie. Dobra, dziewczyny, musicie się postarać. Poza Nostra, dawaj. Lunar Meteorite. Feather Rain. Wow! Ale to ma pierdolnięcie. Dobra, Lunar Attack na pewno musimy wywalić. Pyk. Pyk. Kurde, jeszcze masz tą łapę? Chyba ktoś tu nie przeżyje. Rampage. Dobrze. A, kto ma sens? Widzę, że Aleksander cały czas tutaj po nosie. Wingard. Myślę, że to będzie chyba czas na leczonko. Jakkolwiek to brzmi. Najpierw Aleksandra. I teraz być może Black Caleb. Nonsens. Bardziej liczę na tego cholernego kozła, w sensie na ending z kozłem. Bo raczej z gulami nie będzie żadnego endingu. Kurwa, naprawdę? Cię na Aleksandrę wzięli. Dobra, item. Aleksandra, leczymy cię. Zaatakuj mu to skrzydło. Jakie to jest silne. Kolejny Lunar Meteorite. Nie, zostawcie Knonsensa, nie! Kurwa. Przepraszam, Knonsens. Dobra, nie ma Lunar Meteorite. Jest dobrze. Teraz lewe skrzydło. Jednego ataku nie ma, więc jest dobrze. Rain, teraz na koleżankę. Na Marinkę naszą kochaną.
Otniemy dziada. Tniemy dziada ile wlezie. Ja to sobie uleczę tutaj, ja się nawet nie martwię o siebie. Better Rain, znów na Marinkę, świetnie. Niech Marinka obrywa, ja się naprawdę o Marinkę nie martwię w żaden sposób. Bardziej się o kozła martwię i chyba go uleczę, wiecie? Z niebieską fiolką. Rampage. Znów na kozła, kurde. Cały czas biedny ranny. I dobrze go uleczyłem. Dobra, lecimy z tym koksem. Jezu, ile ty masz życia na tym? Perkele, ty dziadu, zostaw kozła! Tego powinienem jakoś oślepiać. Czy mi się skończyły potki? Chyba tak. Chyba tak. Niedobrze. Ja już go leczę tak na maksa. Weź się na mnie. O, dobra. Jest git. Walimy go w tors. On chyba już nie ma czym atakować, biedny. Black. Przecież to jest gorsze, kurwa, niż to, co było. On teraz wali Black Orbem, dziad. No bez jajec, kurwa, ile wy macie rzeczy? Jak on mi pierdolnie tym Black Orbem, to nawet Marinka mi się nie obejdzie. Tylko po nogach powinien walić. Nie w kozła. Kozioł mnie umiera. O, fuck. Do nogi, no dobra. Naprawdę? Aleksandra. Dobra, na Marinkę. Ją bardziej wyleczę. Dobra, może jej nie wyleczę, kurwa. Może jej nie wyleczę. Może na pewno jej nie wyleczę. No ale nie mam już nic do leczenia, więc teraz liczę na to, że walnie może w Aleksandrę? Albo w kozła. Hurting. Au! Jejku, ile ty masz kurwa defa? Dobra, jedna noga dopiero. Koza Nostra. Stracił swojego hufa. Naprawdę się nie spodziewałem, że on będzie miał kurwa jeszcze hurting. On w ogóle jest magiczny. Najgorsze jest to, że to Black Orby i reszta. No i po koźle. No i dobra. Po Black Kalewie. Nie mam potek. Dobra, to zmienił potrójny atak. Pokonał mnie Perkele. O kurde. Nie wierzę w to. Jaka dupa. To w takim razie nie opłaca się mu w ogóle tylko jednego skrzydła wywalać, bo to skrzydło wcale nie jest takie mocne. Da się ominąć. W szczególności, że mamy szansę, żeby go oślepić. No ja tak to już nic nie zrobię. Chyba korłem napierdali i koniec. Koniec. Dobra, moi drodzy. Zobaczymy się, jak uda mi się go zabić. Więc widzimy się za chwilę. Dla was za chwilę, dla mnie pewnie pół godziny. No i moi drodzy, udało się. Wcale nie było to takie trudne. Cały team mi przeżył. Zapytać się, jak go pokonałem?
Zrozwariłem mu całkowicie prawe skrzydło. Użyłem do tego również podpalenia. Ze 3 razy go próbowałem oślepić, albo i ze 4 nie dało rady, więc dało rady ogólnie nawet jeszcze bardziej ogarnąć jego ataki. Tak naprawdę tylko i wyłącznie fokusując się na tym meteorycie, no i potem tylko i wyłącznie na klatce piersiowej. Nie bawiłem się w nogi ani z tych rzeczy, więc widać, da się. O, imponujące. Naprawdę w głębi bardzo imponujące. Ale jak myślisz, co się stanie teraz? Czy to było to, czego chciałeś, prawda? Słyszysz to? On nadchodzi już. Nadchodzi twój czas, żeby się obudzić. Nie mówcie, że będzie jeszcze jedna faza. Nie. To jest ending, moi drodzy. Ending schodzącego księżyca. No szkurwa, ja dopiero się uleczyłem. Tam coś było, nie wiem co było nawet. Próbujesz zrozumieć Rera, czy próba zrozumienia Rera tylko pogarsza twoje zdrowie psychiczne. Jezu, przecież to ma tyle oczu. Kurde, ja chciał z nim pogadać najpierw. Heels. Talk. Dobra, on tylko mind wybiera. To nie szkodzi. Dreamscape. Kurwa, ramię stracili. Nie da się z nim gadać. Walimy clearowato w Rera. Wybiera nam Sanity Dziad. Czemu w nią? Ja nie mam jak nawet się bronić teraz. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co my tu możemy zrobić. No mind nam mega spada. Dreamscape. Cosa Nostra. Miss. Nie wiem, ile on nawet ma HP. Więc tak, spróbujmy na początku. Może przypierdolić mu tą latarnią ozdobną. Być może zapłonie, ale wątpię. Jezu. Mamy zero sanity. What? Dobra, nasza psycha jest zrujnowana. O, dobra, na razie przetrwaliśmy, ale no... Rer nie jest do podpalenia, definitywnie. Mind nam spadł na maksa. No i koza zabita. Your psycho is crumbling! Dobra. Rozumiem, że już nie żyjemy, tak? Nie żyjemy, po prostu... Tak naprawdę wszystko nam poszło w dół. Nasza psycha po prostu się stopiła. No kurwa nie!
No nie. Ile można? I co, tu mam walczyć z Perkele? Znowu mam walczyć z Perkele? Już wiecie, to jest słabe, bo to jest od cholery gadania, to sobie jedzie do góry i nie wiadomo co jeszcze i ajajaj. Dobra, moi drodzy, no próbuję jeszcze, ale nie obiecuję. Kurwa, z czterech musiał akurat na nią wpaść, no. Udało się chyba, moi drodzy, udało się. Może i nie? Marina chyba dostała wylewu. Ewentualnie to padaczka. Bóg księżyca przestał się tobą interesować i powoli odpłynął. Cholera, nie zauważyłem, co było. Ktoś się świadkiem czegoś, co wykracza poza twoje pojęcie i dalej nie czytałem. Kiedy powoli odzyskujesz przytomność, zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś tą samą osobą, co osoba, którą byłaś jeszcze chwilę temu. Budzisz się w nowej rzeczywistości. Nagle ciemna pustka nad tobą wydaje się o wiele większa, niemal nieskończona. Na tym świecie są rzeczy poza twoim zrozumieniem, poza ludzkim zrozumieniem. Nie jesteś pewna, czy to uczucie jest oświeceniem, czy totalnym przerażeniem.
Delikatne wiosce na policzku to obce uczucie. W tym nowym zrozumieniu nawet najdrobniejsze odczucie mają ten zmieniony niuans. Światło księżyca skaziło twoje istnienie. Ale... Przynajmniej udało ci się przeżyć, a twój umysł nadal jest w miarę sprawny, kontaktowy. Przetrwałeś. Ending B. Dzień czwarty. Moi drodzy, to chyba jeszcze nie będzie ending. To jeszcze nie koniec film Hunger. Jedyną duszą, która wróciła z podróży, byłeś ty. Nie miałeś już żadnego ciężaru zdawnego życia. To było słodko-gorzkie uczucie. Twoje więzi z rodziną i przeszłością zostały zerwane dzięki traumatycznym wydarzeniom, które miały miejsce w Prieville. Myśl o powrocie do Watykanu, aby kontynuować studia, nie brzmiały zachęcająco. Nie po tym wszystkim, co widziałeś. Niektóre rzeczy nie były przeznaczone dla ludzi. W ogóle tu jest Marina pokazana. W sumie no trochę wygląda kobieco. Z biegiem lat dotarłeś aż do kraju Walland. Powinno być chyba Winland. I osiedliłeś się w dzielnicy czerwonych latarni w stolicy. Miałeś trudności z dopasowaniem się do zwykłych ludzi, którzy nie byli świadomi większego schematu rzeczy. Ale wśród ludzi zamieszkujących dzielnicę Czerwonych Latarni znalazłeś pokrewne dusze. Każdy nosił tam swój osobisty ciężar i nikt nikogo nie osądzał. Umiejętności okultystyczne pomagały łatwo nawiązywać znajomości i istniało wiele sposobów na zarabianie na życie z pomocą niewielkiej magii. Rzeczywiście było całkiem miło. Gdyby tylko można było powiedzieć, kto kim był... Przepraszam, kim był ten mistrz drugiego planu? Tu jest błąd w tłumaczeniu, muszę to poprawić. Próbował się zaprzyjaźnić z tobą przez bardzo długi czas. Dość irytujące. W sensie, mowa jest tutaj o tym typie. O. Kogo on wam przypomina? Bo mi bardzo przypomina... tą kobietę, tą dziewczynę z tego samego początku, co mówiła o tym dźgnięciu. A, Lunar Meteorit jest teraz dostępny w Hexen. Oj, moi drodzy, to by było na tyle. Panie Miro Haverinen. Haverinen. No serio, Haverinen. Nie no, co mogę powiedzieć o terminie? No mega złożona gra. Mega, mega złożona gra. Naprawdę w porównaniu do jedynki tutaj nie ma co porównywać. Totalnie nie ma co porównywać. To jest po prostu... Tak naprawdę Fearnhanger 1 to jest około, żeby wam nie skłamać, 1/5 terminy. Cały Fearnhanger to jest 1/5 terminy, naprawdę. W ogóle wielkość tych zakończeń, złożoność tego wszystkiego, to jest coś po prostu... Fearnhanger na pewno długo, długo zostanie mi w pamięci na wiele lat, myślę, lekką ręką. I myślę również, że wrócimy do tej gry. Pewnie jeszcze jeden odcinek z niej będzie, chociaż tutaj już dam zakończenie. Zakończenie Fearnhanger, które myślę, że mnie satysfakcjonuje. Że udało nam się powrócić z tego wszystkiego. Aczkolwiek zobaczymy jeszcze dwa endingi w sumie. Jeden to taki, gdzie nie będziemy walczyć z księżycem. A drugi to ending, w którym niestety, ale ktoś z tej czternastki pozostał żywy oprócz nas. I zobaczymy, jak zareaguje księżyc na to wszystko. A tymczasem, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się widzimy już w niedługo ciekawej serii, którą chciałem już od bardzo, bardzo dawno nagrać. Bardzo, mega dawno bardzo nagrać. No, ale to będzie tajemnicą. Trzymajcie się. Hej, hej.
Dzięki za grę, Dark Marina.